No i to będzie sportowa niedziela. Tak? Tak jest. Tak. Trzy mecze zespołu Kartofliska dzisiaj. Ile to okazji do wypicia piwka, nie? No właśnie, a takie piwo? Tak. Kręcąski żabak? No. Czy to jest skręcone, piwo na skręconej żabie? Tak. Ty następną rzeczą, jaką wypijesz, to chyba paliwo rakietowe, już tylko to ci chyba zostało. Pierwszy mecz to będzie mecz w ramach Pucharu Knura. Jesteśmy w Katarzynowie pod Koluszkami. A drużyna Kartofliska zagra zespołem Lokomotiv Koluszki. Puchar Knura w ramach Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej. Kiedyś już występowaliśmy w Pucharze Proboszcza. A to mnie nie było. To wtedy nam poszło dobrze. Jak masz Ligę Mistrzów Ligi Europy, no to Puchar Proboszcza Żakty był Ligą Mistrzów, tutaj mamy Ligę Europy. Tak bym to zestawił na takiej, wiesz, drabinie prestiżu. Dobrze będzie? Bardzo dobrze. Wygramy? No nie wygracie. Ja no z tobą to powinniśmy wygrać, nie? Wątpię. Wiesz co, ten sezon jest taki, że czego się nie dotknę, to spierdolę. Także dzisiaj myślę, że podtrzymanie tego trendu. Jak nie wygramy? Zresztą nie wygracie, no bo za chujowi jesteś. Bardzo ważny mecz, więc mamy nabytek. Witamy. Jak dobry, forma? Dobry. Znakomita. Pił wczoraj? Mało. Wczoraj mało, ale przedwczoraj dużo. A pan dzisiaj jaka dyspozycja dnia? Ja? Wspaniale. Jestem jak nowonarodzony. Na imprezie jakiś byłeś, tak? Na pewno. Ale proszę docenić poświęcenie, wróciłem o 8 rano do domu i 13 już jestem do gry. To twoje pępkowe było? Nie. A na jakiej pozycji pan nas wzmocni? Napastnikiem będziesz czy obrońcą? Jak ten trener każe, albo pan prezes Kartofliska jak każe. No to bramki będziesz strzelał. Bardzo dziękuję. Odpowiada ci to stanowisko tak. Strzelania? Strzelacza bramek? Bardzo mi odpowiada. Panowie, a wy coś gracie czy nie? U was to średnia wieku to tak z 20 ile? 3 no, lata? Średnia wieku. 20 lat, 21. A trzeźwi czy nie? Wczoraj byłem na 18 i był bimber. A który to najlepszy tutaj jest w tych koluszkach? Wątpię, żeby tu ktoś był dobry. Najlepszy? Kurczę. Ale nie tak serio, no to Mati chyba, co nie? Ej Mati, chodź do wywiadu, bo mówił, że najlepszy jesteś. On do picia. Do picia? Tak, do picia. No nie wiem, nie powiedziałbym. On ma dobry czas posadkę. Dobrą posadkę. No. I co, jak obstawiasz? Obstawiam nasze zwycięstwo, no. Tak, pewnie siebie jesteśmy. Grać? Który kierownik drużyny u was? Można do wywiadu? Można. Nie rozmawiam z mediami, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Dobrze, dziękuję. A z lewicowych pewnie jeszcze. Tygodnik nie. To nie porozmawiamy. Aby był pan z tygodnika tak, to bym się zastanowił. Jak tam? Widzicie to przed meczem? Raczej bardzo dobrze, w miarę szeroki skład przyjechał, więc ja jestem dobrej myśli. Jaka jest główna nagroda? W tych zawodach, panie. Nagroda? 7-kilowa noga świni wędzona. Gicz, która waży... Wędzona, tak? Wędzona. Która waży 7 kilo. 7 kilo. Słuchaj, mamy w drużynie dwóch Jaroszy. Tak. Wersja wegetariańska tego pucharu. Ta nagrody to jaka jest? Dostaną w kość. Jakieś 8 kilo giczy sojowej? 7 kilo tofu, sejtanu albo tempechu. To jest do wyboru, tak. Tofucznicę przygotowaną. Tofucznicę na dużej patelni żeliwnej. Jak wygramy, to masz 7 kilo tofucznicy, panie. Dasz radę? Nawiozę do schroniska dla kotów. Koty jedzą tofucznicę? Nie wiem. No to po co masz tą tofucznicę i gdzieś do schroniska dla kotów? Mięso. Myślałem, że to o świnie ci chodzi. Mamy pytanie do pana ambasadora, jak forma jej? A dobra. Dobra. Wejdzie na podmęczonego. Jestem dumny z takiej ławki rezerwowej. Pytanie, czy jest trzech do picia, którzy to przepiją? Dobrze, jest kurna minuta, bez straty bramki, panowie. Mogę nie wchodzić, naprawdę, nie mam siły. My dzisiaj nie możemy się przemęczać za bardzo, bo jeszcze mamy dwa mecze później. Ligowe, jakieś zaległe. Terminarz nie jest po naszej stronie. Patrz. O kurwa! I szukaj teraz piłki. Ja się zastanawiam, to będzie chodził po piłkę tam, ale... A właśnie. Ostatnio przechaliśmy z 10 minut bubieczki. Szukaj wiatru w polu. Już grają na czas. Że niby piłki nie może znaleźć. Ej, a właśnie, to prawda, że jak się ten obiera ogórka z nie z tej strony, to jest gorzki? Tak. Takie legendy są. Ale nikt chyba tego jeszcze naukowo nie potwierdził. Ja raz z tej obieram. No tak. Jeden chuj. Nie ma tu żadnych kurwa. Czyli oficjalnie obalamy mit tak. O ogórkach. Ja mam ekskluzywną radziecką obieraczkę, która ma kurwa z 45 lat. 43 kopiejki na niej. Panowie, kto go tam zostawił? Gol? To bramkę straciliśmy, tak? No kurwa, macie, ale mam... Ale wracając do ogórków. Ile można żyć bramką straconą, nie? Jakaś mata była? Mój błąd, co to dużo mówić. Bardzo dobrze, że nie strzeliliśmy pierwsi, to jest dobry znak. Jeszcze takie 2-0 nikt nam pyknął, bo to wiadomo jak jest.
No, ja już zaraz mogę wchodzić. A już myślisz, że są podmęczeni? Nie, skończyłem piwo. O! Go! Ja pierdolę! Do przerwy 0 do 2. Niespodzianka, nie? Niespodzianka ogromna. Ja trochę rzadkim witałem, to nie będę się pisał. A pan redaktor Klatu z Real Madrid B. Może ktoś cię pokaże, w jakim jesteś dzisiaj, kurwa, w humorku dobrym. Nie, to lepiej nie nagrywaj, faktycznie. Ja pod tą kamerę idę. No widzę, że nastroje bojowe. Mi się wydaje, że wygramy. To jest wszystko element planu. Do przerwy przegrywaj 0-2, żeby wygrać 4-2. Poszło do tego. 2-0, pamiętajcie, to niebezpieczne. Bardzo, tak jest. Oni wiedzą. W drugiej połowie przeatakujemy. A po meczu znowu będzie bal. Znowu będzie bal. No i co, przegrywaliśmy 0-3. Patrz. Tak jest! No chyba łatwo przewidzieć, jakim wynikiem to się zakończyło. Przyjął sobie teraz, a idziesz! Patrz! Yeah! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Remontada lepsza niż Realu Madryt. Patrz! Yeah! Yeah! No. Nie liczy się to, że spierdzieliłem po drodze ze 16 razy. Patrz! Aj! Ile jeszcze potrzebujesz? Kurwa, swoją sytuację miał. Dobrze jest, Radek, spokojnie, dobrze jest, graj swoje. Wiadomo, że jest dobrze, to już ma setka tylko. Kurwa, jak nie strzelisz gola, to nie ma więcej rowerowania. Był plan, że strzela na set. Patrz! Jeee! Bo no wygraliśmy 4-3, no przecież to plastyka. Klasa. Spierdolamy, kurwa, zajebisty mecz. Dobrze, dobrze, panie sędzio, bo już się bałem, że nie wygramy tego. U mnie nie ma dogrywek. Co to jest? Wino czy co? Nie, gówno. Gówno. Zasłużone, wybiegane całe 5 minut. Ambasador, chcesz wina? Za zwycięstwo, sam ambasador się napije nawet. Na zdrowie. To za przegranych, no bo głupio tak, bo wygraliśmy. To co się wydarzyło? No niestety, typowa wiejska liga się stała. I to nawet jakieś gatunkowe, bo z kartonu. Tak? Co, gatunkowe to wino jakieś? Hiszpańskie. No z kartonu. Don Simon. The best selling Spanish wine in the world. W imieniu zespołu przepraszam organizatora. No. No przepraszam za to zwycięstwo. No to jeszcze trzy szybkie kwestie. Po pierwsze, druga runda Pucharu, która będzie, jakby ktoś pytał, 9 sierpnia w południe w Katarzynowie pod Koluszkami. A, tam jest fajny teren, można przyjechać z grillem na przykład, no bo nie po to, żeby mecz oglądać, no bo co to za atrakcja. Druga kwestia, kilka osób pytało o możliwość zakupu kartofiskowych koszulek. Tak, jest taka możliwość, aż odpaliłem z tej okazji hipermarket Kartofiska. Link w opisie i w komentarzu, jakby ktoś był zainteresowany. A trzecia rzecz, że te koszulki można wygrać w konkursie, wystarczy wytypować wyniki meczów najniższych polskich lig. A jak to zrobić, też będzie w opisie i w komentarzu. I tyle.